Cześć, nazywam się Karol Mozelewski, a to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, ciekawe, intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. To był bardzo ciekawy tydzień. Zaczynamy. Na początek dobra wiadomość dla wszystkich, którzy są zmęczeni swoją pracą. Pamiętacie, jak tydzień temu mówiłem o Wielkim Święcie, które obchodziliśmy, czyli Dniu Wypalenia Zawodowego? No więc oficjalnie od 1 stycznia 2022 roku, czyli już niebawem, wypalenie zawodowe będzie wpisane na listę chorób, czyli będzie można wziąć na to zwolnienie lekarskie. A teraz najlepsze. Po czym poznać, że cierpicie na wypalenie zawodowe? Objawami są poczucie wyczerpania energii, Obniżony nastrój, cyniczne i pozbawione empatii zachowanie, zmniejszona wydajność i poczucie, że to co robicie nie ma sensu. Jeśli pójdziecie do lekarza po 1 stycznia i opowiecie o tych objawach, to powinniście dostać zwolnienie lekarskie. A jeżeli wszyscy mówimy się na ten sam dzień, to ten kraj się zatrzyma. A skoro jesteśmy przy wypaleniu, 9% pracodawców na całym świecie zrezygnowało z wprowadzania testów na THC przy rozmowach rekrutacyjnych przy rozmowach wstępnych. Amerykański gigant Amazon w niektórych Stanach tam, gdzie mógł, zrezygnował z testów na THC, dzięki czemu rekrutacja wzrosła o 30%. No i wypalenie nie jest już problemem w obydwu znaczeniach. Kronika kryminalna, mrocznym światem zbrodni oraz dużych pieniędzy wstrząsnęły wydarzenia w powiecie kraśnickim. Policjanci z Annopola ustalili, że nieznani sprawcy ukradli pod osłoną nocy 16 sztuk szyn z rejonu stacji kolejowej w gminie Trzydnik Duży o wartości ponad 4000 zł. Zrywając z tradycją, policjanci wzięli się szybko do roboty i zatrzymali sprawców, trzech mężczyzn. Ci przyznali się do winy, ale nie mogli zwrócić szyn, ponieważ te zostały im ukradzione. Inni złodzieje okradli tych złodziei, w związku z czym nie ma łupu, ale mają po 6 miesięcy w zawiasach. Rasumując, są zmęczeni, szyny były ciężkie. Mają obniżony nastrój, dostali wyroki. No i mają poczucie, że to co robią nie ma sensu. To zdecydowanie. I to jest, moi drodzy, encyklopedyczna definicja wypalenia zawodowego. Portal internetowy Polonia Christiana24 bije na alarm w związku z nowym sezonem Power Rangers. Otóż redaktorzy odkryli, że jest to serial propagujący LGBT, ponieważ w 28. sezonie w jednym z odcinków Zielona Wojowniczka idzie za rękę z inną dziewczyną. Uderzają w dzwony, biją na alarm, ponieważ, i tutaj pada zdanie, które jest jednym z dziwniejszych, jakie w życiu powiedziałem, dlatego muszę je przeczytać dosłownie. To jest cytat z ich strony: ponieważ twierdzą, że Power Rangers są rozsadnikami treści ideologicznymi radykalnej lewicy. Po pierwsze, każdy kto widział aktywowanego Megazorda, wie, że jest on apolityczny i aseksualny. Jak się składasz z pięciu dinozordów, musisz być bezstronny. To jest podstawa. Po drugie, nikogo więcej to nie interesuje. To nie sprawi, że jakiś chłopak stwierdzi: "O, no to będę gejem, a dziewczyna, no to od poniedziałku będę lesbijką". Jedynymi ludźmi, na których ma to jakikolwiek wpływ, są tylko i wyłącznie ci ludzie, którzy uważają, że to ma jakikolwiek wpływ. A na niebie nad Warszawą można było zaobserwować w tym tygodniu taki obrazek. No i pojawiły się hipotezy, co takiego mógł zrobić i najczęściej pojawiającą się była ta, że zdradził dziewczynę. Ale w takiej sytuacji, jeżeli on używa samolotu, aby przeprosić za to, że kogoś przeleciał, to to nie świadczy najlepiej o jego intelekcie i stawia pod znakiem zapytania przyszłość tego związku. Jeśli jednak samolot nie pomógł, to news dla Kasi. Robert Kevin Howard z północnej Karoliny wniósł sprawę do sądu przeciwko kochankowi swojej byłej żony za to, że ten no, rozbił ich małżeństwo. No i mamy rozstrzygnięcie sprawy. Otóż w Karolinie Północnej funkcjonuje prawo, które pozwala pozwać osobę, która przyczyniła się do rozpadu małżeństwa. I pan Howard pozwał mężczyznę, z którym spotykała się potajemnie jego żona. No i jest decyzja sądu, która mówi wyraźnie, że mężczyzna, który zniszczył 12 lat małżeństwa przez to, że był kochankiem tamtej jego byłej żony, ma zapłacić temu pierwszemu 750 tysięcy dolarów. Co ciekawe, to nie jest taki pierwszy proces tej prawniczki, która pomagała panu Howardowi. Poprzednim razem, uwaga, wyrok wyniósł 5,9 miliona dolarów. Prawie 6 milionów dolarów. Ja wiem, że uczuć nie da się wycenić, ale to jest blisko. A najciekawsze jest to, że w Karolinie Północnej obowiązuje prawo, które pozwala zaskarżyć kogokolwiek, nawet członka rodziny, teścia albo teściową, kto miesza się w małżeństwo i sprawia, że tam zaczynają się robić jakieś niesnaski. Przecież, gdyby nie to, że mają tam powszechny dostęp do broni, to sądy by nie wyrabiały. A jeżeli Kasia, ta od samolotu, jest wyznawczynią tej filozofii życiowej... ...to przedstawiam jej i wam pistolet, który zamienia łzy w lodowe pociski, stworzony przez Yi Fei Chen, projektantkę z Tajlandii. Działa to tak, jak na filmie. Pani Yi myśli sobie na przykład o tym, ile polskich rodzin rozpadło się przez jeden odcinek Power Rangers. Leci łza, no i ta łza natychmiast zamrażana jest i można jej użyć jako pocisku wystrzeliwanego pneumatycznie. Na przykład, aby zestrzelić samolot z banerem. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany. I tutaj przemysł, wdajmy więcej, papieża czarnek, jest bezkonkurencyjny w tym tygodniu, ponieważ wziął poprzeczkę, zawiesił ją wysoko, po czym podniósł ją jeszcze wyżej, na końcu zdjął i poszedł z nią do domu. No to po kolei. Najpierw stwierdził, że małżeństwa jednopłciowe w przyrodzie nie istnieją. Czym obraził parę bobrów, która obchodziła w zeszłą środę w srebrne gody, nie wspominając o łosiu, który był pewien, że jego rozwód jest prawomocny, a przez jedno zdanie ministra edukacji musi teraz wszystko jeszcze raz przechodzić, a ten rozwód? To wcale na się wiedzą, że to była gechenna. Następnie ten tytan intelektu, który przegrałby w warcaby z hydrantem, powiedział, to jest cytat, czy ja wszystkim Państwu muszę tłumaczyć, że rodzic to jest ten, co zradza potomstwo, i czy musimy naprawdę sobie po raz kolejny tłumaczyć, że zrodzić potomstwo może tylko kobieta z mężczyzną, a nie kobieta z kobietą czy mężczyzna z mężczyzną? To są tak oczywiste sprawy znane ludziom od miliardów lat. Tak musisz tłumaczyć, ponieważ ludzkość istnieje od 200 tysięcy lat, a nie od miliardów. Jego szczęście, że naprawdę nie trzeba mieć wykształcenia, żeby być ministrem edukacji. No i na koniec jeszcze to. Ministerstwo Edukacji pod wodzą Czarnka przedstawiło jakie podwyżki czekają nauczycieli i ile będą zarabiać. Problem w tym, że w ministerstwie albo nie wiedzą ile zarabiają nauczyciele, albo mają IQ na poziomie Czarnka. Ponieważ nauczyciele zniszczyli i zaorali ten wpis ministra i jego ludzi, bo wrzucili screen z rozporządzenia ministra edukacji narodowej, który mówi o wynagrodzeniach nauczycieli, który jest zupełnie inny niż to, co podało MEN. W swojej propagandzie. W rzeczywistości nauczyciel zarabia mniej niż kasjer w Lidlu. Mówiąc bardziej obrazowo, to, co propagandowo wrzuciło men, to pensja, którą nauczyciel dostanie, jeśli jest jednocześnie wychowawcą klasy, dyrektorem szkoły, opiekunem kilku stażystów, doradcą metodycznym, no i na przykład ma najwyższy dodatek motywacyjny. To, że minister Czarnek łączy w sobie tyle funkcji, będąc jednocześnie ignorantem, dzbanem, hipokrytą, religijnym fanatykiem, którego przodkowie żyli miliardy lat przed ludźmi, a ich zwierzęta brały rozwody, nie znaczy, że wszyscy nauczyciele też tak potrafią. No to zapraszam kłoki oraz inne zwierzaki na wyrównanie ciśnienia. Robert Karaś pobił rekord świata na dystansie pięciokrotnego Ironmana. Gdyby pan Robert kradł, kradłby miliony, gdyby grał w bilard, to kulami do kręgli. Pan Robert postanowił, że nie tylko przebiegnie Ironmana razy 5, ale pobije rekord. I to zrobił. A na cały pokonany przez niego dystans składało się przepłynięcie 19 km, przejechanie rowerem 900 km i przebiegnięcie 211 km. Ja się zmęczyłem licząc te dystanse. Dokonał tego w 67 godzin i 58 minut, a inna liczba, która robi wrażenie, to to, że pan Robert ma 32 lata. Taki młody. No przykre, no szkoda chłopa. Miałem kiedyś kumpla. Taki Wojtek. W technikum go zaczerwiali, że o, chodź, pójdziemy pobiegać w parku. Mówię mu, Wojtek, na co ci to? Po co ci to? Masz życie, masz dziewczynę, masz problemy z trzustką. Po co ci to bieganie? On, Nie, nie, to tylko jeden raz. I ile on przebiegł? Dwa, trzy kilometry? Nie więcej. I poszło. Potem sobie tłumaczyliśmy, że o, pójdzie na studia, zacznie więcej pić, pojawią się narkotyki, marihuana, jakieś dziewczyny, że jest jeszcze szansa. Potem sobie mówiliśmy, że o, nie wkręcił się w dziewczyny, bo to politechnika, no ale to już był taki śmiech przez łzy. Wojtko już nie było z nami. Teraz biega gdzieś w jakimś lepszym miejscu. Ostatnio w Kazimierzu Dolnym. Szkoda chłopa. Chwila prywaty. Jeżeli macie ochotę zbić piątkę na żywo przy okazji stand-upu, to w najbliższych dniach będę w tych oto miastach z programem Afryka. To jest opowieść o rajdzie przez ten kontynent, gdzie działy się niewiarygodne rzeczy, a razem ze mną będzie Rafał Banaś w programie Szachal 2, szarpiący z kobrami. A linki do filmów, tfu, linki do wydarzeń znajdziecie w opisie filmu. Tak. W tym tygodniu urodziny obchodził dziennikarz Robert Mazurek. Jego urodziny, jego impreza zamieniła się w takiego openera dla ludzi po pięćdziesiątce, bo pojawiło się mnóstwo znanych ludzi, w tym wielu polityków. A przykuli uwagę, ponieważ po pierwsze powinni być wtedy w Sejmie, w pracy. Powinni siedzieć na sali plenarnej i słuchać wystąpienia prezesa NIK Mariana Banasia. Pomijając fakt, że wyszli z pracy wcześniej, to panu Banasiowi było po prostu po ludzku przykro. Po drugie, jasne, wiadomo, że politycy robią cały ten medialny cyrk, gdzie ze sobą walczą, a potem i tak trzymają sztamy. To jest oczywiste i to jest wiadome, ale co innego wiedzieć, a co innego zobaczyć? Jak Borys Budka, który najpierw krzyczy, że o, musimy obalić reżim, potem z tym reżimem pije szampana, no to no, nie smak pozostał. Z drugiej strony to samo. Minister kultury Piotr Gliński, który jakiś czas temu podczas wywiadu z Robertem Mazurkiem, oburzony, zerwał z siebie mikrofon i wyszedł ze studia, teraz siorbie z nim szardony. Może przyszedł odnieść ten mikrofon, no nie wiadomo. Zaznaczam tutaj, że to kogo pan Robert Mazurek zaprasza na urodziny, to jest jego wyłącznie prywatna sprawa. Aczkolwiek stwierdzenie, które potem rzucił, że nawet jeśli masz z kimś relacje prywatne, to nie wpływa na twoją pracę jako dziennikarza, no jest dość ryzykowne. Ze strony opozycji konsekwencje są takie, że Donald Tusk się zdenerwował i zawiesił Borysa Budkę i Tomasza Siemoniaka. A Słowomir Neumann ma nie trafić na listy wyborcze. A z drugiej strony, ze źródeł, którym nie mogę ufać, dowiedziałem się, że konsekwencji nie będzie, ponieważ prezes wybaczy wszystkim tym, którzy przyniosą mu te takie malutkie kanapeczki, wiecie, takie z mikroogóreczkami, bo wtedy jak je trzyma, to czuje się wielki. Często piszecie do mnie w listach <laughs> Cześć Karolu, jak sądzisz, czy mając cztery dychy na karku, powinienem oświadczyć się dziewczynie, którą poznałem cztery lata temu na Tinderze. Nigdy wcześniej nie znałem nikogo o tak roześmianych oczach i tak ciepłym sercu. Ida... Jest miłością mojego życia. Najlepszym przyjacielem, wsparciem, najjaśniejszym promykiem każdego dnia. I do tego wszystkiego jest jeszcze unicornem. Podpisano Krystian. Ida, czy przyjmujesz oświadczyny Krystiana? Oni się teraz całują tam, jest teraz romantycznie. Ona mówi, tak, jasne, że tak. A ja już tłumaczę. Otóż Ida i Krystian uwielbiają newsy bez wirusa, a Ida najbardziej lubi segment z listami. A więc Krystian napisał do mnie, czy może się oświadczyć za pomocą tego segmentu. Jasne, że możesz. I uwaga, oficjalnie na mocy prawa, które sam sobie nadałem... Ogłaszam was mężem i żoną! Mało tego, każde małżeństwo u mnie zawarte ma gwarancję jakości. Jeżeli coś nie pójdzie, nie macie za free. A, jeszcze jedno: jeżeli któreś z waszych dzieci będzie chciał zostać wiedźminem, dajcie znać. Znam ludzi. Piękny odcinek się zrobił. A oni się tam teraz całują, ona mówi, o, jak jesteś romantyczna, nie, przestań, nic wielkiego, no no właśnie za tę skromność cię kocham. Wiadomo, to ja w takim razie, korzystając z tego, że są zajęci, przedstawiam wam psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam wam psy ze skroniska w celestynowie, które tylko czekają na to, żeby zaatakować was swoją miłością. A w tym tygodniu, Ama. Są na świecie psy stworzone do bicia rekordów w sprincie, które kpią sobie z ograniczeń prędkości. No to Ama chętnie im pokibicuje. Popatrz z boku, pomacha pomponem, pod kubek wody, wiadomo. Bo ama to jest moi drodzy pies, który docenia to, że przez życie można iść spokojnie. Jak już będzie w nowym domu, to swoi się ze wszystkimi, specjalną więź osiągając z kojcem albo z kanapą, jeśli pozwolicie jej wchodzić na kanapę. Bo Ama to jest wychowana dama, nie jakaś szmula z wakacji w mielnie, którą zwabicie do namiotu tym, że macie jeszcze butelkę bolsa i dwa tajgery. A kiedy zdecydujecie się ją adoptować, to napiszecie pismo do Wikipedii, żeby ustawić jej zdjęcie pod hasłem wierność. Też kurde, powiem wam szczerze: każdy pies po niej będzie miał podgórkę, bo ciężko jest będzie przebić to, jak ona jest oddana. Oddałaby dla was nerkę i poręczyła pożyczkę w prowidencie. Może nawet w bocianie. Jeśli czujecie, że w waszym mieszkaniu albo domu brakuje kogoś takiego, no to swipe w prawo i dzwońcie pod ten numer, aby umówić się na spacer z tą morduchą. Przypominam też, że każdy kto zdecyduje się na adopcję psa Celestynowa przez psindera otrzyma pakiet startowy od Przysmakowo.pl, zajebisty sklep, fajne ziomki. Tam jest karma, miski, zabawki, szarpaki, przysmaki, wszystko to co jest potrzebne na początek i po konsultacji z weterynarzem. Jednak mimo tych waszych błędów, ogromnych błędów z przeszłości, chcę powiedzieć, nie będzie podwyżek cen energii. No to wzrosną ceny prądu. Prezes Enei zapowiedział, że wniesie do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o to, aby podnieść ceny dla gospodarstw domowych energii o 40%. Prezes Tauronu też zapowiedział, że będzie chciał podnieść cenę, a pani Małgorzata Kozak z Urzędu Regulacji Energetyki powiedziała, że podwyżki będą, ale teraz liczą ile i dla kogo. Jednym z powodów podwyżek jest to, że energia pozyskiwana z węgla jest coraz droższa, bo trzeba płacić za emitowane do atmosfery dwutlenek węgla. Wiadomo, to było od bardzo, bardzo dawna, dlatego też rząd postanowił rozbudować kopalnię turów, o którą mamy wojnę z Czechami, która jest zupełnie odrębnym tematem. Dodam tylko, że po pierwsze, Czesi wcale na tym nie zarabiają, bo kasa, którą płacimy, to jest pół miliona euro dziennie, wędruje albo wraca w zasadzie do budżetu Unii Europejskiej. I naprawdę trzeba było, trzeba było wybitnie zirytować Czechów, żeby oni się zdenerwowali, bo byli u nas wiele razy, ale cały czas byli ignorowani i w końcu stwierdzili, jak tak, no to pogadamy inaczej. A co do podwyżek cen prądu, to Polski Komitet Energii Elektrycznej zamówił kampanię, która ma oswoić Polaków z tym, że będą płacić więcej za prąd. Ja obstawiam, że pokażą wyspanego człowieka, który poszedł spać o 20 albo o 19, bo telewizor żre za dużo prądu, na no, czy czytać też, też nie poczyta. No ale się wyśpi. Albo, że zamiast suszarką można suszyć włosy biegając po pokoju. Albo romantyczną parę, która siedzi przy świecach, no ale nie przy kolacji, bo koleś ma elektryczny piekarnik, no to tak po prostu sobie siedzą. Za kampanię mają zapłacić koncerny, czyli to i tak spanie na użytkownika indywidualnego, czyli zwykłego użytkownika prodiża. Mówiąc bardziej obrazowo, mamy zapłacić za kampanię, która ma nas namówić do tego, żeby więcej płacić. Często piszecie do mnie w listach. W ogóle byłoby dobre, jakby teraz był, była jakaś inna para, która chce rozwodu. Wiecie, do głowy. Dobra. Karolu, mam kumpla, znaczy się mam, muszę mieć. Jego ojciec ma hurtownie piwa, nie zostawia mi zbyt wielkiego wyboru, ale typ nie ogarnia. Na przykład zamówienie pizzy go przerasta. Tłumaczy mi, że to nie takie łatwe. No jak niełatwe, kurde. Weź mi daj jakiś oręż do dyskusji, że to naprawdę jest proste. Powiedz mu, że nawet szympans zamówiłby pizzę. Kontynuujemy przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. I tu pojawia się czarny koń, pani Maria Kurowska, posłanka Solidarnej Polski, która na Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa powiedziała. Bo przecież drewno po to jest, żeby je kiedyś wyciąć. Przecież nie jest to sztuka dla sztuki, tylko drewno ma swój czas, kiedy rośnie, dojrzewa. Tak samo jak dojrzewają inne rośliny, na przykład pszenica, prawda? Jest, 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 potem dojrzewa i ścina się ją, żeby mieć ten pożytek z niej, to ziarno. Nie można tego przetrzymywać za długo, bo nam ta pszenica zmarnieje. Podobnie jest przecież z drzewami. One dorastają do pewnego wieku, czy w zależności od gatunku drzew, z tego co wiem, czy to ma być 100 lat, czy 120, czy 140 i należy je wyciąć, bo po to, czy od drzewo rosło, po to czerpało te wszystkie korzyści, żeby potem nam to jak gdyby zwrócić. Też przypominam, że nie jest to tak z tą ekologią, że mamy trzymać mnóstwo starych Drzew, bo wtedy będzie pięknie i cudownie, bo te stare drzewa już nie tylko, że nie produkują tlenu, nie przerabiają dwutlenku węgla, ale wręcz jest proces odwrotny, że one wyciągają z atmosfery tlen. Zatem po co my mamy w ogromnych ilościach trzymać te stare drzewa? Drzewa, a szczególnie stare drzewa, są kluczowe dla ekosystemu i to jest wiedza, którą się wynosi z podstawówki. Oczywiście, że są elementem gospodarki i będą, i wiadomo, że będą kontrolowane wycinki, jak najbardziej. Natomiast twierdzenie, że drzewa są jak pszenica, to jest kopniak w krocze logiki. Cios o tyle niespodziewany, że padł od strony posłanki Marii Kurowskiej, która ma przecież tyle wspólnego z lasem. Zaczynając chociażby od ilorazu inteligencji, które współdzieli z mchem. Naukowcy z Michigan State University opublikowali badania, które pokazują, że medytacja pomaga unikać kłopotów. Przebadano medytujących ludzi i odkryto, że ten stan pobudza mózg w sposób, który pomaga rozpoznawać błędy i złe decyzje. Im dłużej medytujemy, tym mniej podejmujemy decyzji, których potem będziemy żałować. Moim zdaniem to nie jest kwestia medytacji, tylko kwestia tego, że jeżeli siedzisz bardzo długo w jednym miejscu, to masz mniej czasu na to, żeby łazić po mieście i robić głupoty, których potem będziesz żałował i będziesz musiał wynajmować potem samolot z szyldem Kasiu, przepraszam, no ale ja nie jestem naukowcem. No to przykład. W tym tygodniu zdyskwalifikowany został sędzia, rosyjski sędzia hokejowy, który sędziował mecz Pucharu Moskwy rocznika 2011. A został zdyskwalifikowany, ponieważ był tak pijany, że wytrzymał na lodzie 5 minut. A gdyby przed meczem siedział spokojnie na tyłku, nie miałby czasu pójść do kolegi i by się nie upił. No ale ludzie i tak będą trzymać stronę naukowców. I zanim mi tu ktoś wiedzie z poprawnością polityczną, że o stereotypy, bo jak Rosjanin to pijane, to mały eksperyment. Wyobraźcie sobie, że jesteście kelnerem albo kelnerką. Obsługujecie stolik, ale nie wiecie co zamówili, bo to ktoś inny zbierał zamówienie. Ale musicie to zamówienie dostarczyć. Siedzi tam dwóch czterdziestolatków. Jeden mówi po rosyjsku, drugi mówi po włosku. A zamówienie jakie macie to litr zmrożonej wódki i telefon do mamy. No to śledztwo, który co zamówił, to nie będzie długi proces. Jeden z koszalińskich księży wpadł na specyficzny pomysł. Otóż zorganizował on zbiórkę, w której środki przeznaczył na kupienie food trucka i przerobienie go na to, co widzicie. Określa to jako mobilną kaplicę. Pierwsze testy polowe tego pojazdu odbyły się w tym tygodniu podczas diecezjalnego spotkania młodych w skrzatuszu. Czyli księża, którzy mierzą się od dłuższego czasu z gigantycznym kryzysem, związanym w dużej mierze z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich, jeżdżą po ulicach miasta furgonetką do której zapraszają i zwabiają młodych ludzi. Trzeba przyznać im jedno, że w obliczu kryzysu nie idą na łatwiznę. Często piszecie do mnie w listach Karolu, nie raz i nie dwa zdarzyło mi się zagiąć dziewczynę taką ripostą, że weź. Ale niestety nie ma nikogo innego w pobliżu, który by powiedział uuu, Zachwyt po prostu wyraził. A sam przecież nie będę wyrażał zachwytu nad swoim tekstem. Weź dobrać jak to rozwiązać. No wyrażaj zachwyt pępkiem. dabinguj. Uuuu Uuuu Uhuhu Uuuu Uhuhu Uuuu To wszystko w tym odcinku. Ida i Krystian Podeślijcie foto albo film, czy się udało, czy się zgodziła. Ogromne podziękowania dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla tych, którzy wspierają mnie na Patronajcie, dla Was, którzy podsyłacie fantastyczne rzeczy. Jeżeli macie coś takiego, piszcie do mnie na Karol Mozelski, albo na Facebooku, albo na Instagramie. Jeżeli ktoś chciałby zostać YouTuberem albo jakkolwiek zadziałać na YouTubie, to odsyłam do tego filmu. Tam jest para fajnych wskazówek. No i to tyle. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.